Witam Was bardzo serdecznie, Benek z tej strony i zapraszam do Divinity Original Sin. Jesteśmy w miejscu, w którym zabiliśmy kupca. Ja specjalnie nie nagrywałem całości walki, bo to trwało 45 minut. Po prostu istna sytuacja z wczytywaniem, zapisywaniem, ale to tak tylko na potrzeby rozgrywki. Żal mi było tego potworka. Puściliśmy go wolno, uciekł radośnie w tamtym kierunku, więc no co, misja spełniona, potworek zadowolony, tutaj Kadraskas leży po 9000 punktów za niego, tam jest jakaś skrzynka, lecimy ją otworzyć, a później znikamy stąd, dlatego tu jest mnóstwo pająków 14 poziomu i to jest miazga totalna. Tutaj też jest jedna sztuka. Gdzieś tu w tym... O, jest. Jajo pająka, zobaczcie, 14 poziom. Z tego wychodzi pająk i robi takie spustoszenie, że głowa boli. Mamy dopiero 11 poziom, także wiele przed nami. Na Cicel lecimy. Do bramy północnej. Trzeba graty posprzedawać. Ja posprzedaję graty, poodkrywam przedmioty, znaczy zidentyfikuję przedmioty, które mamy przy sobie. No i oczywiście, jeśli będzie warte coś, jeśli coś będzie warte przedstawienia Wam, no to oczywiście to pokażę. A teraz lecimy na targowisko. Mamy też do rozdzielenia punkty, kurcze, i to by było w zasadzie chyba ważniejsze. Tu mamy talenty. Talenty, których sporo jest zablokowanych, ale to tylko dlatego, że nie mamy odpowiedniej ilości zdolności. Więc najpierw raczej wybiorę zdolność, później zajmę się talentem. Chyba tak to zrobię. Potrzebuję trzeciego poziomu zbrojnego. Zostanie mi jeden punkt. Trudno, ale tylko w taki sposób opłaca mi się zadziałać. No mógłbym tej na obronie, na broni coś wybrać. Jednoręczne mam trzeci poziom. Więcej jak widać nie można. A jeśli cofniemy? A jeśli cofniemy, to pochłonie 3 punkty zdolności. Będziemy mieć czwarty poziom. Obrażenia o 40%, ale nie. Bierzemy trzeci poziom zbrojnego. Tak. Mamy też Hydrozofia. Hydrozofia wezmę na drugi poziom. Tak. Tak zrobimy. A dla Wolfgrafa damy strzelca wyborowego. Chociaż tu by się przydało dać na kuszę trzeci poziom. Tak. Na kuszę trzeci poziom, dlatego że poziom trzeci daje 18% premii do szansy na trafienie krytyczne i wyznacza podstawowy mnożnik trafień krytycznych wynoszący aż 260%. Punkcik zostaje. Co do tych talentów. Nadwzroczność. Nadwzroczność. Renia. No nie wiem. W przypadku Benjotiego i bierzemy gruboskórność. Pięknie. Czyli zostaje tylko Renia. No dobra, Renni na razie tego nie wybiorę. Święte granaty do Benjiego. I scroll do Renni. Dobra. Oraz posprzedawać coś.
46 zostanie i kapusty. Sprzedajemy. Wrócimy do pani kiedy indziej. Zrównoważyć. Sprzedać. 9239 już mamy. Super. 336. Nara. Dziękujemy. Może jeszcze tutaj. Wyrównać, sprzedać. 11300 już mamy. Jest tysiaczek kolejny. Pierścień dla Reni. Zabytkowy topór bojowy. Wyrównać. I tu by zostało 8000. Ten dostanie 4600. Dobra. Zgadzamy się, bo zacny element wyposażenia dla Reni. Jest Renia. Ma. I może go wymienić z tym czymś. Wow. Czyli chyba orkowy hełm zostanie w tym momencie zastąpiony. Spostrzegawczość plus 2,4 wzrok. I inicjatywa. Zbyt niski poziom siły. Aha, dobra, już to widzę właśnie. O to chodzi. Chociaż tutaj współczynnik pancerza mu się znacznie zwiększy. No kurde, niesamowita zmiana tu będzie. Nareszcie może nosić coś, co pozwala na... Fajnie. Fajnie, co pozwala mu na... Aha, i pełna odporność na strach. 72 współczynnik pancerza. Tyle samo, co Benjoti w tym momencie. Tu telekineza do niczego. Kolczuga odporności na powietrze, no. Siła 7 i to być może... A, bo Renia ma teraz 6 tutaj. 46 ma tylko. Bardzo mało. Czyli potrzebuje jeszcze jednego punktu na siłę. A my, moi drodzy, lecimy... Las Lukuli, Święty Kamień. Tak, tu lecimy. Bo bardzo chcę ściągnąć ten łuk. Przeszywacz serca, czy jak mu tam było. Do tej wiochy można by było zajrzeć, ale może nawet nie na tą chwilę, bo ja chcę jeszcze kilka zadań zrobić. Kilka bardzo ważnych zadań. A my, zdaje się, musimy iść tu. Ja nie wiem, jaki to jest portal. Ponoć można... A, to jest posąg. Tu jest posąg, a to jest posąg przewrócony. Miał rację. Atakuj. Sobie ten miecz zniszczy. Ale Renia załatwi sprawę. Patrzcie. Przekuwacz serc. Spójrzmy na te statystyki. Gdzie jest ta słynna laska? Plus 3 ze względu na różnicę poziomów. Dojechali. 2058 przy sprzedaży. Zwinność i spostrzegawczość. Nie, no masakra. Ja będę chyba musiał
wziąć do siebie kogoś, kto strzela z łuku jeszcze do ekipy. Ja w tym momencie tracę. Dobra. Z powrotem. Naprawiamy przedmioty. No wszystko. Dobra. Zasuwamy do chatki Białej Wiedźmy i próbujemy rozwikłać zagadkę grzybów. Siema, grzybulce. Co wiesz o barierze? Czuję, że zdołam stawić czoła wyzwaniu. Cieszymy się bardziej niż na wieść, że królowa orków zgubiła zgniatacz kciuków. Dość gadania, zaczynajmy. Pierwsza zagadka brzmi następująco. Żarłoczny brutal podarł mą oliwkową suknię. Wyrwał me jedwabiste włosy, zabrał mi moje dzieci i rzucił mnie świnią na pożarcie. Czym jestem? Owca. Jak, co? Żarłoczny brutal podarł mu oliwkową, zbywał mi jedwabiste włosy. A, kolba kukurydzy. Oliwkowa suknia to są liście, które chronią kolbę. Jedwabiste włosy to coś, co kukurydza oczywiście ma. Dzieci to wszelkie ziarna i świnią na pożarcie. Kolba kukurydzy. Zgadza się, kolba kukurydzy pasuje najlepiej. Zgadza się, Renia. Brawo, brawissimo, kolba kukurydzy zgadza się. Wyobrażasz sobie owcę w oliwkowej sukni? Dynię o jedwabistych włosach? Durnowate fantazje. Pora na drugą zagadkę. Tym razem na pewno cię zaskoczę. Ściśnij mnie, a wypłaczę czerwone łzy, choć serce mam z kamienia. Czym jestem? Wiśnią? Serce z kamienia, bo pestka bardzo twarda? Dobra. Wiśnia. Znów ci się udało. Jestem zaskoczony i podekscytowany. Skłonny jestem zadać ci ostatnią zagadkę. Wyskoczysz z onuc, jak ją usłyszysz, więc lepiej się skup. Długość mojej szyi dorównuje szerokości ogonów dwóch ropuch. Ropuchy nie mają ogonów. Oczu mam o połowę mniej niż jest u roku. Czyli dwoje. Słynę z tego, że jeśli wzbiję się w powietrze o 2 minuty za późno, wywołam huragan na dalekim wschodzie. Czym jestem? Motylem. Motyl zdaje się nie mieć szyi. Oczy dwa. I słynna sytuacja. Efektu motyla. O, dobrze, bardzo dobrze. Ostatnia osoba, która próbowała rozwiązać tę zagadkę, odeszła, prychając iście chochlikową irytacją i mamrocząc coś obczas o przestrzeni. Ale ty to co innego. Zostajesz do samego końca, jak przystało na kogoś tak cwanego. Co chcesz wiedzieć? Co wiesz o tej barierze? Jedno jest pewne, nie jest to miejsce tej bariery. Wiedział o tym czarodziej Maradino, który zaczął ją tutaj kręcić. Opracował zaklęcie, które miało ją usunąć, lecz zanim je zastosował, zajął się czymś innym. Zaklęcie opadło i trafiło w nasze strzępki. Aby je aktywować, potrzebujemy jednak pewnych cech ludzkich. Ty wydajesz się właściwą spośród sprytnych i dzielnych osób, którym można by powierzyć taki sekret. Co wiesz o Białej Wiedźmie? Sądziliśmy, że nigdy o to nie spytasz. Co chcesz wiedzieć? Kim ona jest? Niektórzy nazywają ją strażniczką Lukuli. Naszym zdaniem jest to tytuł w pełni zasłużony. To wiedźma uzdrowicielka, troszcząca się o bezpieczeństwo istot żywych.
zarówno zwierząt, jak i roślin zaludniających ten las. Pojawiła się tutaj na długo przed naszą pra 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 babką, Franciszką Owocniczką. 44 powiedziałem? To dobrze. 44? Od dawna mieszkamy przy jej chatce, a ona co ranek witała nas przyjaznym, jak się macie. Mamy nadzieję, że nie wplątała się w jakieś ciemne sprawki. Byłoby szkoda, gdyby sprowadził się tu ktoś, kto w wolnych chwilach lubi sobie pomachać motyką. Czy biała wiedźma miała coś wspólnego z morderstwem rajcy Jake'a? Morderstwo? Co do niej niepodobne. O wiele bardziej wolała naprawić niż burzyć. Z drugiej strony nie wiadomo, kto z jakich grzybni jest ulepiony, dopóki nie znajdzie się w sytuacji zagrożenia, nieprawdaż? Podejrzewamy, że gdyby ktoś przystawił nam miecz do kapelusza, walczylibyśmy do ostatniego zarodnika. Ale czad. Gdzie jest biała wiedźma? O ile wiemy, kryje się gdzieś w swojej chatce. Ostatnim razem widzieliśmy ją, gdy wraz ze swą uczennicą Alminą biegły do środka, szepcząc między sobą. Wydawały się podenerwowane. Być może wiedziały, że niepokalani są na ich tropie. Jakiś czas później zjawiła się tu większa grupa i wzniosła wokół tej chatki barierę. Od tamtej pory nie widzieliśmy ani białej wiedźmy, ani Alminy. Grzecznie z grzybami. Udało nam się znaleźć zaklęcie czarodzieja zwanego Maladinem. Powinno nam to pomóc uzyskać dostęp do domu białej wiedźmy. O, ja wiem, gdzie to było. To było tam przy tej wiosce. Już wam pokażę. Tego Maladina gdzieś tutaj znaleźliśmy. Albo o, tu. Tu gdzieś była skrzynka, w której były przedmioty. Ale dlatego, że nie rozmawialiśmy z grzybami wcześniej, nie odpowiedzieliśmy na zagadkę, dlatego nie mogliśmy się do środka dostać. Natomiast to zaklęcie pozwoli nam pewnie... ściągnąć tą barierę. Kurde, no nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. Nie wiem. Wiem tylko, że mamy możliwość... uratować tego tutaj przecież zwierzaczka. Tutaj są plamy krwi. No właśnie, są tutaj. Mamy kamień, którym jesteśmy go w stanie uleczyć. Można by spróbować. Alfik, damy radę cię uratować. Dobrze, zaraz będzie dobrze, mycha. Renia, ależ boli, niech piekło pochłonie bandytów. Przegryzłem jednego na pół, a ten zdążył mnie jeszcze kilka razy dźgnąć. Mamy krwawy kamień. Krwawy kamień? A więc jesteś w stanie mnie uleczyć? Zrobisz to dla mnie? Dwa krwawe kamienie, które znaleźliśmy w kościółku tutaj, w Srebrnym Jarze. Jesteśmy w stanie ocalić to zwierzę i tak też zrobimy. Byłoby to bardzo szlachetne, odpowiada Benjotti, zgadzając się z Renią, i Renia, używając magicznych kieszeni, zabiera krwawy kamień od Benjotti. Na wszystkie świętości, to wspaniałe, nie no, cudowne, na pochybel bandziorom, jestem uleczony. 1500... ja już wiem, o co chodzi. Krwawe kamienie, jeśli jesteśmy w pobliżu, nas leczą. I stąd teraz ta cała sytuacja. Czuję się jak nowonarodzony, choć nie odzyskałem jeszcze pełni sił. Mam nadzieję, że wkrótce udamy się w jakieś przyjemniejsze miejsce. Opowiedz mi coś o sobie. Pojęcia nie mam, czym właściwie jestem. Wiem tylko, że wpadłem w sidła, gdy byłem bardzo mały. Na szczęście myśliwy doszedł do wniosku, że nie wyglądam zbyt apetycznie i postanowił sprzedać mnie Marce.
Marzę. Z początku nie przypadłem Bjornowi do gustu, gdy jednak urosłem i stałem się silniejszy niż pięć ogierów, uczynił mnie swym zwierzęciem jucznym. Dlaczego nie jestem słaby? Jak ja nie znoszę dźwigać. Co sądzisz o Bjorni? Tyram dla nich jak wół, cóż jednak mogę na to poradzić. Opiekują się mną i karmią mnie, odkąd pamiętam. Moje życie wyglądało tak od zawsze. Mam jednak nadzieję, że skoro ocaliłem ich przed okrutną śmiercią z rąk goblinów, pozwolą mi nieco sobie pofolgować. No pewnie. Porozmawiajmy z Bjornem. Odprowadzicie nas do Srebrnego Jaru? Porozmawiajmy o Alfim. Alfi jest zdrów jak ryba. Oto twoja zasługa. To się nazywa cudotwórstwo. Dobra, my to rozmawialiśmy już o tym. Jeśli jesteś gotów, mogę cię eskortować do Srebrnego Jaru. Tak jest, wasza rycerska mość. Alfi jest już zdrowy, więc możemy ruszać. Chodź, pora udać się do Srebrnego Jaru. Słusznie, mości rycerzu. Maro, trzymaj się blisko Alfiego. Ruszamy do Srebrnego Jaru. Dodano nowy wpis. Ty kurde, idziesz czy co? No. Odprowadzamy. Jak odprowadzamy, to odprowadzamy. A Srebrny Jar? Jest gdzieś tam ten, może tędy prosto będą szli tej ścieżką. Eskorta. Bjorn poprosił nas, abyśmy towarzyszyli jemu i jego żonie w drodze do Srebrnego Jaru. Próbował. Tu jest Bandzior. Tu jest Bandzior. O kurde. Leśna kusicielka. Czy ona będzie czarować? Erudyta. Rzezimieszek. I tu jeszcze jest dwóch. Kurczę, naprawdę nie wiem. Dziewiąte poziomy mają, czy nie będzie tak źle? Chyba warto skorzystać od razu ze strzały. ...75% szans na ogień. O, królicza nora niesprawdzona. Ciekawe. Chyba warto by było w tych przywalić, bo... Ten płonięcie porażka. I tą sru leśną kusicielkę strzałem zapodamy. Tu jest leśna kusicielka. To są ludzie, czyli ogień, nie? A nie, powietrze minus 20. No, mamy tu wodę. Musimy wymienić różdżkę. Tu jest powietrze. Mara! Niech mi ktoś pomoże! A ten co? Oni się będą chyba teraz... Oni teraz będą przeżywać. Tego można byłoby klupnąć. I zaraz rzucimy tutaj teraz tak. O, chmura.
Zatrucie, płonięcie i po nich będzie chyba. Ich nie widać. Mara jest w porządku. Przeżyła. Benjoti. A, tu też jest dwóch. A tu jest beczka. Kurczę. Oni będą mieli teraz ruchy. Chyba tu podejdziemy teraz. Dobra. Alfik, będziesz coś robił, czy wystraszony? Wystraszony. Pełna odporność na płonięcie, jak super. Teraz blok, świetnie. O, tam jeszcze jeden. To chyba... Alfi dostał. Ty nic nie widział, ale on jest już trupem z tego co widzę. Tutaj tego uleczył. Natłuszczenie olejem. Ten się znowu leczy, ale masakra. Czyli erudyta to jest smak. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Ktoś klinknął. No może i to dobrze. Tu jesteś, leśny erudyto. Trafienie krytyczne. Trzeba odejść od tego oleju. Kurde, Bjorn oberwał. I to naprawdę nieźle. Tu nie jestem w stanie nic im zrobić. Leśny erudyta. Ogłuszenie. Bardzo dobrze, że mi się udało tego dokonać na dwie tury. Tutaj teraz ten pan. O, chyba tutaj padł ten. Benjoti. Ta postać tutaj chyba też padła. Nie widzę jej. Leśna kusicielka. Ta, proch został tylko z niej. Czyli leśny rzezimieszek, nie jestem w stanie nic mu zrobić. Temu też nie, on może zabić Marę. Kurczę, jest niedobrze. A ten Alfi mógłby coś zadziałać, a nie tak się... Mnie uderzył. No nie powiem, żeby walka była prosta. Tu jest jeszcze ogłuszenie na dwie tury, więc ja chyba... A to są moi sprzymierzeńcy chyba spod bramy idą. Jest poziom. Cel jest zbyt daleko. Tu jest leśny rzezimieszek. Tu jest leśny rzezimieszek. On będzie się jeszcze leczył.
I 4 punkty akcji ma jeszcze. Podmiażdżenia i efekt powalenia na jedną turę. Wybicie z równowagi. Pięknie. Leż sobie teraz, bucu. Strzelamy w tego. Jeszcze raz. Odejdź demonie precz. Ten Bjorn też jest tak dość już. Alfik dostanie znowu od tego na pewno. O. Ktoś się wykoleił. Benjoti może zadać temu obrażenia. A ma jeszcze jedną turę ogłuszenie, więc chyba nie warto. Można przygrzmocić temu. Jeszcze raz. Odpocząć. Kurde. Kurczę, znowu choruje. Znaczy w zasadzie choruje. Ogłuszenie, powalenie, super. O, uleczył go. O, przyszli nam z pomocą, ale fajnie. Dobrze, że była taka możliwość. Tu raczej już jest sprawa rozwiązana. Leśny erudyta. Rzezimieszek. Pudło, ale ogłuszenie dostał? Jakim to sposobem pudło, a dostał ogłuszenie? Renia. Ten też dostał ogłuszenie. Renia. Raz. Dwa. Kurde, już nie ma ruchów. Ale ma ogłuszenie na dwie tury, więc zaraz Benjoti pójdzie załatwić tego. Bjorn, trzymaj się, wszystko będzie dobrze. Zaraz będziemy szczęśliwi. Masz. Z zaskoczenia atak Benjoti zadał. Pięknie. Leśny rzezimieszek. Ten trupem będzie zaraz. Świetnie. 4 punkty. Ma 4 punkty. Czego my mamy tak dużo? 7, 8, 9. Dwanaście strzała parowej chmury, ale nie, my tu mamy umiejętności. Nie. 4 punkty akcji. Strzały zawsze możemy odzyskać, nie? Powalająca jest tylko jedna. Spowalnia cel i od przeszywania. Czemu by nie? Strzały nie odzyskano, ale... Orenia. 6 punktów akcji. Ten uleczony, fajnie. Nowicjusz już nam pomaga. Ginie leśny rzezimieszek. I został już ostatni. Więc... Wszystko skończyło się dobrze. Jesteście uratowani. Kiepskie te skarby tutaj. Pusty granat. Złoto, złoto.
O, szkoda, że tym się poumierało, ale cóż, tu była królicza nora jeszcze, nie? What have you got stashed in here, Mrs. Cottontail? Co tam schowałaś, pani Puszek? Szczęśliwi. Beware of the lost ones out there, Wanderer. Their blood is impure. Chyba się udało. Nastawienie do Wolfgraf, do Renin, do Benjoty plus 90. Wszyscy dotarli bezpiecznie do Srebrnego Jaru. O, a dlaczego eskorta nadal aktywnym zadaniem jest? Srebrny Jar, udało nam się. Kochana Maro, jesteśmy ocaleni. Żyjesz, Alfi, i ja również. O, szczęśliwa godzino. Wciąż w to nie wierzę. Srebrny Jar. Zastanawiam się, co ze mną będzie. Ale przecież to wiem, prawda? W Grani Łowcy byłem kowalem i pozostanę tutaj, również tutaj. Taki w końcu jest sens mojego życia. Będzie, co ma być. Wasza rycerska mość, dziękuję za pomoc udzieloną w samą porę. Dziękuję. I wszystko. Udało nam się uleczyć wierzchowca Bjorna za pomocą krwawego kamienia. Eskorta. Wszyscy dotarli bezpiecznie do Srebrnego Jaru. A gdzie jest ta kobitka, którą uratowaliśmy? W karczmie będzie? Ona nazywała się Bonnie. Jest. Boni, musimy z tobą porozmawiać. Dzięki ci za ratunek. Serce wciąż bije mi jak szalone. Oblicze tego potwora staje mi przed oczami, gdy zamknę je choć na sekundę. Opowiedz mi coś o sobie. Na imię mi Boni jestem, a raczej byłam kochanką do wynajęcia. Ludzie przychodzili do mnie, gdy potrzebowali towarzystwa, rozmowy i bliższego kontaktu. Ta porażka wszystko jednak zmieniła. Moja stopa już nigdy nie postanie w domu żadnego klienta. Już nigdy więcej. Rozmawiajmy o Frederiku. Tak? Dlaczego uwięził cię w pomieszczeniu z bombą? Któż to wie, to mój stały klient, ma dość nietypowy gust. Na przykład zawsze prosi, żebym nałożyła szarą perukę i poruszała się o lasce. Ale zbaczam z tematu. Tak czy owak, niedawno znów spędził u mnie noc. Nie mogłam spać przez to jego ględzenie. Cały czas gadał o jakichś strasznych rzeczach. Rano powiedziałam mu, że bredził coś o jakimś maradinie i skarbie rzekomo ukrytym gdzieś w lesie. Na te słowa wpadł w szał. Powtarzał, że skarb należy do niego i że jestem wścibską krową. Miałam mu właśnie powiedzieć, że nie życzę sobie takich słów, gdy wyciągnął z worka tego potwora Bikiego i kazał mu pilnować księżniczki i zrobić bum, jeśli tylko spróbuję uciec. Spędziłam w tym pokoju wiele straszliwych godzin, nim w końcu przyszedł ratunek. Co powiesz mi na temat tego miasta? Obawiam się, że nie wiem zbyt wiele, ale proszę, pytaj, postaram się odpowiedzieć. Podoba ci się w Srebrnym Jarze? Dawniej tak było, przybywało do mnie wielu kupców, dobrze płacili, dawali podarki. Teraz zjawia się ich tu coraz mniej, a wszystko przez krążących wokół cysalni umarłych i grasujące w kopalniach gobliny. Nastały trudne czasy dla pracującej dziewczyny takiej jak ja. Ale dokąd miałbym pójść? Miałabym pójść. Niebezpieczeństwo czai się na każdym rogu. To iście piekielny czas. Rozumiem, że nie jesteś jedną z niepokalanych. Skarbie, od dawna nie jestem niepokalana, a gdy widzę tutejszych niepokalanych, wcale nie mam ochoty dołączać do ich trzutki. Chcę się bawić, nie biadolić. Pragnę gorzałki, niegorliwych modlitw. Nie wiem, co też rzuciło im się wszystko na mózg. No, no właśnie, i czy zgodziłabyś się zabawić trolla? Ja z tym pytaniem tak naprawdę tu przyszedłem do niej, dlatego że tamta życzy sobie nam 2000 monet od nas. A ta nam jest winna przysługa, jakby nie było.
Trolla? O nie, nie chcę tego słuchać. Jestem ci wdzięczna za ocalenie mi życia, ale zachowaj dla siebie te chore fantazje. Cóż za bezczelność. Takaś kuźwaś! Se. Czyli nie. Czyli to był pokój. Drzwi do pokoju w Zamtuzie. Nie, mogę chyba rozwalić. Chyba tak zrobię. Dostanę się do środka mimo wszystko. Jest. Jemy. Chleb. Portret koguta. Dekoracyjny miecz, drewniany patyk. Mandolina, broń jednoręczna, nie wierzę. Dobra, tu jedna skrzynka. To druga, poziom piąty. Poziom 20. Uhuhu. Staroświecki arbalest. Esencja powietrza. Pod kluczem. Czy on jest w stanie wytrychem otworzyć? Jest! Serio? To chyba trochę słaba akcja. Ci tu mieli fajne rzeczy do sprzedania. Kurde, warto by było może i zagadać. Aha. Chyba to będzie ciekawsze. 881 nawet, a nie. metrów. No to nie, to weźmiemy to. 1142. Płacimy za to. Zabieramy dla Reni. Książeczkę. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. I mamy to coś. Odłamek lodu. Doszedł nam do hydrozofii. O! Albo nawet i tak. 4, 5, 6. Ale to możemy jeszcze na poziomie nowicjusz mieć jakiś. Tu jest adept, tu jest adept. Tu jest adept nowicjusz. Posiadamy. Cel odporny na zamrożenie. O kurde, nie da rady. Zwinność, odporność na ziemię, odporność na powietrze. Odbija 10% walka wręcz jak obrażenie od powietrza. Ja pierdziel, jaki amulet. Zobaczcie, jaki Renia ma amulet straszny. Inteligencja i odporność na trucizny. Dobra, ta inteligencja tam, Holender, szkoda, że ta zwinność tu jest, no. Ekspert od tarcz. No są tu fajne rzeczy, nie będę może kupował, dlatego że... Weźcie jeszcze hydrozofia. Aeroturgia, o! Zobaczcie.
Z Areoturgii trzeba kupić coś jeszcze. Ogłuszając i zadając, dobra. To jest dobre. A to jest na nowicjuszu. To już posiadam. No jeszcze od adepta by się coś tam chciało zdobyć. Wchłonięcie mocy powietrza to nie. O, to jest mistrz. Niewidzialność. Na dwie tury. Awatar burzy kupujemy. I to kupujemy. Dobra, 1300. Kacząca błyskawica. Dokładnie. Skacząca błyskawica i jeszcze może przeczytać jedną. Awatar burzy. Awatar burzy. I na poziomie adept jeszcze książkę mamy. Dokładnie. Niewidzialność. To się przyda. Irytuje mnie to, że tu wskakuje, kurczę. Z ognia mamy tylko 5. Dobra. Okej. Można iść ściągnąć barierę. Ale to w następnym odcinku, moi kochani. Trzymajcie się. Hej, hej.